W dzisiejszym materiale ręczne tynkowanie ścian zaprawą własnego autorstwa, więc jeśli jesteś zawodowym tynkarzem, dla własnego spokoju lepiej tego nie oglądać. Oto jak wygląda moja ściana testowa. Powierzchnia około trochę ponad 9 m2, ale załóżmy, że ma te 9 m2. Najpierw sprawdzę sobie łatą 1,5 metrową, w jakich odstępach ustawić listwy podtynkowe. Wiadomo, ustawiam sobie parę centymetrów mniejsze odstępy niż długość mojej łaty. Od rogów odsuwam się z listwami o jakieś 20 cm. Będę używał listw W6, czyli moja grubość tynku surowego będzie wynosić 6 mm. Moje listwy mają 2,5 metra, więc muszę dokładać dodatkowe kawałki, bo wysokość ściany to 2,85. Listwy kleję na czysty klej, nie ustawiam ich do pionu, tylko dociskam na całej powierzchni do ściany. Moje ściany są proste, więc zależy mi tylko na tym, aby pokryć je tynkiem. Jeśli ktoś ma krzywe ściany i chciałby z pomocą listew podtynkowych je prostować i ustawiać do pionu na poziomicy, sugeruję zakup listew o grubości 13 mm, są znacznie sztywniejsze i łatwiej się z nimi pracuje. Na mojej ścianie złożyłem, jak widać, 4 listwy. Niesymetryczne odstępy są mało istotne, bo listwy i tak będą niewidoczne. Zaczynamy zabawę z tynkowaniem. Określenie tynkowanie należy tu wziąć w cudzysłów. Ja osobiście jestem praworęczny, ale żeby daną pracę przyspieszyć, trzymam małą palcę w lewej ręce, a prawą tylko nakładam tynk. Uwierzcie mi, że jest to bardzo prosta technika, znacznie szybsza niż ręczne rzucanie tynku. Oczywiście maszyną można byłoby to zrobić jeszcze szybciej, ale samodzielne ręczne tynkowanie jest raczej dla tych, którzy chcą zaoszczędzić spore pieniądze ale o kwestii finansowej w dalszej części. Najpierw naciągam grubo tynk oraz przy razie małą pacą, następnie wyrównuję go wstępnie dużą pacą, dokładając kolejne milimetry tynku. Chodzi o to, aby nałożyć taką grubość tynku, aby było go więcej niż 6 mm i przy ściąganiu, żeby nie były widoczne doły. Następnie ściągam łatą. Można poprawić sobie gdzieniegdzie nierówności, ale niekoniecznie, bo wszystko będzie wyrównane i tak przy drugiej warstwie. Jaki jest skład mojego tynku? Piach 0,2 plus twardy klej do styropianu plus woda. Bardzo bezpieczne proporcje to 50:50, ale ja stosowałem też proporcje 3/4 piachu i 1/4 kleju i też jest ok. Chodzi o to, żeby rozrobiony tynk kleił się do ściany, żeby nam nie odpadał. Jeżeli zauważymy, że po narzucie testowym, powiedzmy, nasz tynk nie trzyma się ściany, znaczy, że jest dużo piachu. Wtedy musimy go rozrobić jeszcze raz, dodać więcej kleju. Wszystko zależy od składu kleju. Każdy klej, wiadomo, jest inny. Można sobie też dosypywać cementu. Ja testowałem różne kleje i wybrałem taki, który można nakładać do grubości 1 cm i po wyschnięciu pęka i jest twardy kamień. Ale są też kleje do styropianu, które po wyschnięciu można zeskrobać palcem na drugi dzień. Do takich obowiązkowo należy dosypywać cementu. Najważniejsze to zadbać o prawidłowo przesiany piach, bo jeśli będziecie mieć taki pseudo przesiany piach jak ja kupiłem, to będziecie mieć więcej roboty, bo gdzieniegdzie będziecie trafiać jakiś większy kamień, który trafi się Wam podczas ściągania łatą, ciśnienie będzie rosło. Praca ogólnie dość monotonna i raczej dla ludzi cierpliwych. W ciągu jednego dnia jestem w stanie zrobić od 3 do 4 ścian. Najbardziej pracochłonna czynność w tynkowaniu ręcznym to narzut, wiadomo, tynku. Tu tego problemu nie ma i u mnie czynnością, która pochłania najwięcej czasu, to rozrabianie zaprawy. Ja kręcę sobie od razu 3-4 wiaderka 25-kilowe, ale i tak się szybko kończą. w zależności od temperatury, ale po około 8-12 godzinach tynk jest wystarczająco twardy i gotowy do przeskrobania. W ten sposób pozbywam się większych wystających pozostałości. Bardzo ważne, wyrównuję sobie narożniki. Następnie rozrabiam sam klej i cienko go naciągam. Ja na tym etapie wtapiam jeszcze siatkę, ale jej wtapianie można sobie darować. Wtapianie siatki ma jednak dużo plusów, dodatkowo prostuje i wzmacnia tynk, a także siatka zwiększa grubość tynku do 8 mm. Ja używam siatki w gramaturze 165 i na zakładach może delikatnie prześwitywać, ale ja się tym nie przejmuję, bo i tak na to pójdzie gładź. Jeżeli ktoś ma naprawdę prawidłowo przesiany piach, może sobie przy drugiej warstwie opuścić siatkę i gładź i spróbować zatrzeć drugą warstwę. Też powinno być ok. Ja jednak jestem fanem ścian o idealnie gładkiej gramaturze, bez widocznego uziarnienia, dlatego wszystko będę gipsował. Nie gipsuję tego od razu, bo zrobię to jak wyleją mi posadzki, bo gips niestety strasznie chłonie wilgoć. Przejdźmy teraz do kosztów i zużycia materiału. Ściana ma 9 m2, przypominam. Na tę powierzchnię zużyłem 4 pełne listwy, 8 rozrobionych wiaderek 25-kilowych z oprawy z piachem, 2 wiaderka 25-kilowe samego kleju, co daje łączne zużycie kleju w ilości 2,5 worka, 10 m2 siatki, nie licząc piachu, bo został mi on z zalewania posadzki na górze. Łączny koszt tej ściany to 90 zł, czyli 10 zł za m2. Czas potrzebny na wykonanie pierwszej warstwy to około 2 godzin i 1 godzina drugą warstwę. Jeśli w ciągu dnia uda się komuś zrobić 3-4 ściany, to po całym dniu tych ciągłych skłonów śpi się bardzo dobrze. O łącznych kosztach tynkowania całego domu opowiem, jak tylko zakończę ten etap. Pozdrawiam.